Chciałbym teraz opowiedzieć Państwu, w jaki sposób można z tego programu skorzystać. Cała grupa ludzi w Europie, którzy myślą podobnie, i tu Państwo widzą koordynatorów tego programu, pochodzą z 8 krajów. Głównym koordynatorem jest Francja. Przygotowaliśmy taki wniosek wspólnie do Komisji Europejskiej. Ten wniosek został przyjęty do realizacji. Jak Państwo widzą, budżet projektu wynosi 850 tysięcy euro, z czego dotacja Komisji wynosi 373 tysiące 595 euro, ale w każdym razie z tych 373 tysięcy jakieś 78 tysięcy wydamy w Polsce. Otóż to wszystko zaczęło się od takiego amerykańskiego programu i wśród wielu różnych programów powstał na Uniwersytecie Berkeley wiele lat temu program Hands on Universe. Problem polega na tym, że ten program był płatny i jest płatny. Licencja kosztuje $350. To jest przyzwoita licencja na wszystkie szkolne komputery i na wszystkie komputery uczniowskie, ale jednak mało którą szkołę w Polsce szczególnie stać na zapłacenie $350. Tak jak potrafi się dogadać fizyk z fizykiem, myśmy ustalili, że polskie szkoły będą płacić cenę katalogową pomnożoną przez współczynnik równy stosunkowi średniej płacy nauczyciela specjalisty fizyki w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Ten współczynnik wynosi 1/7, w związku z tym koszt licencji dla polskiej szkoły wynosi $50 i kilkanaście szkół za moim pośrednictwem taką licencję kupiło, ale chcieliśmy mieć coś, z czego naprawdę każdy może skorzystać. I okazuje się, że $350 wydać na program, na opłacenie jakby licencji, na zakup licencji, na zapłacenie jakiejś prywatnej firmie, że tak powiem, to nie każdego w Europie na to stać. Tutaj mają Państwo stronę naszego programu Hands on Universe. On jest realizowany wspólnie z Centrum Astronomicznym. Są różne propozycje programowe, z których można skorzystać. Tutaj są gotowe scenariusze lekcji albo opisy szkolnych obserwatoriów astronomicznych. Tutaj Państwo mają, szybciutko tylko mrugnę, taką typową scenariusz lekcji. To chodzi o wyznaczanie przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni Jowisza z ruchu jego księżyców. Tutaj mają Państwo dane, które można ściągnąć i instrukcje, co z tych danych wynika, jak można zobaczyć, co z tych danych wynika. Instrukcje opracowania tych danych przy pomocy tego programu, który tam u nas kosztuje $50. No więc z tej idei wyrósł program europejski. No i teraz co oferujemy? Po pierwsze, chcemy wydać te pieniądze na stworzenie edukacyjnego oprogramowania, które umożliwi analizę obrazów i nie tylko będzie się nadawało do astronomii. To oprogramowanie musi być edukacyjne. W związku z tym potrzebne było środowisko, które jest gotowe zaproponować coś, a następnie wysłuchiwać uwag nauczycieli. I to trzeba jakoś zorganizować i modyfikować te programy. Programy powinny być na przykład też dostosowywane do języków narodowych. Zaraz Państwu pokażę. Jak mówię, nie wymagamy od uczniów, żeby oni wszyscy umieli obsługiwać angielskojęzyczne programy i czytać angielskojęzyczne na manuale. Nauczyciele już lepiej tak, ale też rzeczywistość polskiej szkoły jest taka, że dalece nie każdy nauczyciel to może, prawda? Więc program powinien być w takich zasadniczych, przynajmniej w swoich zrębach, dostępny po polsku, powinien być na każdą platformę, dlatego to jest napisane w Javie. Zaraz Państwo zobaczą. Anglicy wnieśli tutaj ideę teleskopu Foxa, o których ja zaraz będę mówił. Szwecja proponuje szkolny radioteleskop obsługiwany przez internet. To wszystko chodzi o to, żeby to wszystko było dostępne przez internet z każdej szkoły, która ma łącze internetowe i żeby do wszystkiego były dokładne opisy, jak się tym posługiwać, szkolenia dla nauczycieli itd., itd. Polska to jest szkolne obserwatorium CCD, to jest to, co Państwo tutaj widzą, ja zaraz to pokażę. Oraz jeszcze kilka takich statycznych scenariuszy. Na początek zajęć szkolnych przystosowanych do tego programu SALSA-J. Na podobnej nieco zasadzie, co pomiar przyspieszenia grawitacyjnego, czy jak to się mówi, masy Jowisza z pomiaru ruchu orbitalnego jego księżycu. Wszystkie materiały powinny być w jakimś stopniu adoptowane do programów szkolnych i dostępne w językach narodowych. Otóż jak wygląda ta SALSA? To jest akronim o Such a Lovely Software for Astronomy, dlatego że powstał problem, dlaczego akurat jeszcze jedno oprogramowanie. No, to jest program, który można od nas dotrzymać za darmo. To jest wersja beta, jeszcze nie ma polskiego manuala, ale instaluje się na każdym systemie, czy Mac, czy Windowsy. No i widać, że tutaj jest całe menu po polsku. No i co można takim obrazkiem zrobić? No można sobie otworzyć na przykład jakiś obrazek, wczytać. To jest zdjęcie Jowisza. No i na przykład obejrzeć to zdjęcie Jowisza, to znaczy
Na tym zdjęciu Jowisza widać księżyce Jowisza, prawda? Państwo ich nie widzą, ale zaraz Państwo je zobaczą. Wszystko zależy od parametrów ustawionych tego wyświetlacza, prawda? O, teraz widać księżyce Jowisza, widać? No właśnie. No więc to jest właśnie technika obróbki zdjęć astronomicznych i my pracujemy nad tym programem, jesteśmy teraz w trakcie jego realizacji, to jeszcze potrwa półtora roku i pod koniec mamy zamiar zakończyć przynajmniej jakąś część przygotowywania i zarówno software'u, oprogramowania, jak i instrukcji, jak się im posługiwać do Państwa użytku. A więc notabene, jakby ktoś chciał, to może zawsze ode mnie ten program dostać. Jeśli ktoś ma Windowsy, XP, to nawet nie trzeba go instalować. My mamy taki katalog, w którym on już jest zainstalowany, należy go skopiować na swój komputer i on z tego katalogu odpali. To jest wielka przyjemność używania Javy. Druga rzecz, w której jesteśmy bardzo sprawni, to są teleskopy sterowane na odległość, edukacyjne teleskopy sterowane na odległość. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, autorem spolszczenia tego programu SALSA jest Witek Chmielowiec, który tam siedzi z tyłu. Witku, dziękuję Ci bardzo. To jest nasz asystent, doktorant i to jest między innymi jeszcze jeden dowód na to, że w Centrum Fizyki Teoretycznej, tak jak powiedziałem na początku, my naprawdę pracujemy nie tylko nad własną karierą i końcem własnego nosa, ale nad czymś, co jest przydatne dla wszystkich. A teraz wracamy do edukacyjnych teleskopów. To jest teleskop, który stoi w Chile, którego można używać za darmo, powiedzmy za moim pośrednictwem. Tutaj on jest przeznaczony dla szkół, to znaczy państwo, obsługa jest tak łatwa, że każdy może używać go z domu. Obsługa jest dziecinnie prosta. Mamy już kilku nauczycieli, którzy umieją się tym posługiwać. Od każdego nauczyciela, który uczestniczy w naszym programie, wymagamy, żeby on też umiał dzielić się tym, czego się dowie, więc można na przykład przysłać mi maila i jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, to może zostanie zaproszony na następną taką sesję. W tej chwili drugi taki teleskop jest w Australii, właśnie uruchomiony dwa tygodnie temu. Jeszcze nie mam jakby strony internetowej, a to jest teleskop z kolei, który należy do tego programu amerykańskiego Hands-on Universe, gdzie jesteśmy uczestnikami. To jest teleskop na Hawajach. W tej budzie. To jest prywatna własność pilota United Airlines. United miało problemy i on właśnie zdecydował się przejść na emeryturę niedawno i japońskiego dentysty. Porozumieli się panowie i zrobili teleskop sterowany przez internet, żeby ten japoński dentysta mógł z niego korzystać. Połowę tego wykupił ten amerykański program Hands-on Universe i mamy do tego teleskopu dostęp praktycznie nieograniczony. To znaczy, jakbyśmy chcieli co noc obserwować, to pewnie by się nie udało, ale jakbyśmy chcieli obserwować parę razy w miesiącu, to nie byłby żaden problem. Tutaj widzą Państwo właśnie uczniów, to jest kiepskie zdjęcie, bo zrobione w ciemnym pokoju. Widzą Państwo uczniów Liceum Czackiego w Warszawie, którzy obsługują ten chilijski teleskop. Na ścianie jest interfejs, to się obsługuje każdą przeglądarką internetową. Tutaj mają Państwo dziewczynę, która zrobiła bardzo ładne zdjęcia i tak jakoś to ją podbudowało, że postanowiła zdawać zgodnie ze swoimi marzeniami na mechatronikę, bo jakoś poprzednio nie wierzyła w swoje możliwości na Politechnikę Warszawską i zdała. Co dowodzi, że te urządzenia po prostu potrafią naprawdę zmieniać świat na lepszy. No to jest jeszcze jedno zdjęcie uzyskane takim teleskopem. To zdjęcie tak się spodobało, że uczniowie Liceum Czackiego postanowili machnąć je sobie na t-shirtach. Druga rzecz to są teleskopy Folksa, które chcę Państwu pokazać bliżej. To jest piękna historia, to jest deal Folks, który zrobił olbrzymie pieniądze w Ameryce w Silicon Valley, twierdząc, że dlatego ja bardzo głęboko wierzę w to, co mówi, to dokładnie odpowiada mojemu rozumieniu, czym jest wykształcenie w naukach ścisłych. To jest po prostu wykształcenie służące do, czy pozwalające na wyciąganie prawidłowych wniosków, znaczy na obserwacje przesłanek, obserwacje rzeczywistości i wyciąganie z tych obserwacji prawidłowych wniosków. Deal zrobił olbrzymie pieniądze w Silicon Valley jako właściciel firmy software'owej i twierdzi przez cały czas, że bardzo przydała mu się to, czego nauczyli go ludzie w czasie, kiedy robił doktorat z astrofizyki w Cambridge. Postanowił się podzielić, wyjął książeczkę czekową, wypisał czek na 10 milionów funtów. A milion funtów dołożył rząd angielski i zbudowano dwa teleskopy dwumetrowej średnicy lustra, takie już prawdziwe, naukowe, bardzo poważne. One umieszczone są na Hawajach i w Australii. Ten hawajski już działa, ten australijski będzie oddany do użytku w przyszłym roku.
także bardzo dogodnie, jak dzieci w Europie, w Anglii, ale także w Polsce idą do szkoły, to tam jest właśnie noc i na jednym, i na drugim. W związku z tym można ich używać w czasie zajęć lekcyjnych. Tutaj widzą Państwo ten teleskop, to jest robot, to jest najlepszy robot w swojej klasie. To są Hawaje, tu jest baza US Air Force, która, rozumiem, zajmuje się śledzeniem satelitów szpiegowskich, też teleskopy, jak widać, a tutaj jest ten teleskop Folksa. No i idea jest taka, żeby przy pomocy tego urządzenia rozbudzić zainteresowanie młodzieży nowoczesną technologią, nauką. Anglicy wiedzą, co robią. Ten kraj przoduje w Europie zdecydowanie, jeśli chodzi o realizację takich mądrych pomysłów edukacyjnych w dziedzinie nauk ścisłych. Jak to działa? Otóż do tej pory to był teleskop płatny, niestety. Kosztowało to dość drogo, 100 funtów za 30 minut. Nam udało się, ponieważ jesteśmy w tym, wśród tych ludzi, działamy na co dzień, udało nam się i zaopatrujemy im, czy przekazujemy im nasze pomysły, na przykład te właśnie webkamerkowe obserwatoria, o których za chwilę. Udało nam się namówić British Council przy pomocy dyrektora Fundacji Folksa, którego jestem za to bardzo wdzięczny, na to, żeby w ramach promocji angielskiej nauki, kultury, języka sfinansowało kilku polskim szkołom korzystanie z tych teleskopów Folksa przez następne 2 lata. No i właśnie w zeszłym tygodniu odbył się taki pierwsze w Europie szkolenie dla nauczycieli z całej Polski. Jak Państwo widzą, nie ma ani jednego nauczyciela z Warszawy. My staramy się, żeby to była polska instytucja, żeby naprawdę dzieci z różnych miejsc mogły korzystać z tych urządzeń. To był pierwszy w historii dostęp do tego teleskopu dla szkół spoza Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Przygotowaliśmy instrukcję w języku polskim, za co zapłacił ten program europejski między innymi. I tych 5 nauczycieli uzyskało opłacone już nie 3, a 5, ta informacja już jest nieaktualna, 30-minutowych sesji do końca roku. Otóż, proszę Państwa, 2 tygodnie temu Folks został wykupiony przez Wayne'a Rosinga, byłego wiceprezydenta Google'a. To jest jeszcze bogatszy człowiek. Państwo wiedzą, co to jest Google, prawda? Nie muszę opowiadać. Który do 2007 roku obiecał zbudowanie 5 nowych teleskopów takich dużych. To razem z tymi 2 teleskopami, które już są, i jednym brytyjskim teleskopem bliźniakiem zbudowanym z pieniędzy naukowych, stworzy system 8 takich teleskopów szybkiego reagowania. Jeśli na niebie będzie się coś działo, to one będą w stanie błyskawicznie zareagować. To są wszystko roboty sterowane przez internet zdalnie. Oraz 20 teleskopów 60-centymetrowych. Wszystko to będzie dostępne dla każdego i bez opłat. Na pewno będziemy jednym z pierwszych użytkowników, ponieważ rozumiemy, że to jest tak, że jeżeli za 2 lata wejdzie jakiś wielki projekt, to pierwsi i najbardziej skorzystają z tego ci, którzy będą do tego najlepiej przygotowani. W związku z tym trzeba się przygotowywać. Tak po prostu ten świat działa i my to rozumiemy. Od zaraz koszt udziału w tym programie teleskopów Folksa spada o połowę i dlatego British Council mogło kupić nie 3 sesje, tylko 5 sesji. Od zaraz my w Centrum Fizyki Teoretycznej zaczęliśmy dostawać poważne ilości czasu za darmo. Ale w każdym razie to jest rewolucja. To jest ta rewolucja, o której ja Państwu chciałem opowiedzieć. Teraz może coś o tych teleskopach Folksa jeszcze. Ja tu jestem na stronie teleskopu Folksa, to jest moje własne konto. Tu jest, jeżeli się posiada konto, jest dostęp do archiwum, gdzie oczywiście można sobie wybrać obserwacje, na przykład właśnie to, że samo M16, bardzo piękne zdjęcia. Te zdjęcia są wykonane przez Highgate School w Londynie. Akurat znam nauczyciela, który tam pracuje, to on mnie wciągnął do tych teleskopów sterowanych przez internet. To jest gimnazjum, brytyjskie gimnazjum, prywatna szkoła, 12-letnie dziewczynki kierują takim teleskopem. No i wykonują takie zdjęcia. No tu jest właśnie to zdjęcie tych kolumn stworzenia. Po prostu bukuje się czas. Bookings. Tu znajomość angielskiego się przyda. Ja już dzisiaj rano ustawiłem sobie sesję na 1 października o godzinie 10:30 British Summer Time, ale jeżeli by się chciało po prostu coś zrobić, to wystarczy, ten symulator jest sprytny, on pamięta mój numer karty sieciowej i zorientował się, że ja jestem tym samym komputerem. Wystarczy tu sobie kliknąć na 1 października,
No i ta moja sesja już jest zabukowana między 10:30 a 11:00. Widać tu, że nie ma slotu, ale możemy sobie też zabukować sesję o 11:00. To jest dokładnie tak, jak się robi naprawdę, tylko teraz ja za nic za to nie płacę. No dobrze, no to teraz trzeba pójść do symulatora z powrotem i żeby zobaczyć, jak to działa, to ustawić czas komputera. Ludzie zaczęli używać tego urządzenia i to dzisiaj rano działało dużo szybciej. A nie, dobrze, to jest zły guzik, już wiem dlaczego. Gdzie to było, Control Home, może tu? O tak. I teraz ustawić tutaj czas, który chcemy sobie zasymulować. Tam było od 10 do 10:30 1 października, więc tu tylko trzeba zapamiętać, jak to się robi. Najpierw czas, potem miesiąc, a potem dzień. Więc weźmiemy sobie, ustawimy to na 09:58 1 października. Aha, i sesja zaczyna się za 31 minut. To musimy się cofnąć jeszcze raz. Control Home, zmienimy sobie czas komputera. Jeszcze raz. Tam powiedziało, że za 37 minut się za 31 minut się zacznie, tak? Czyli to była 10:30, dobrze. Czyli tu wpiszemy 10:29 1 października. Za 58 sekund zaczyna się sesja i możemy rozpocząć sesję, ale ja skończę jeszcze ten temat. To są sygnały od skupisk wodoru, one są przesunięte względem siebie, dlatego że te skupiska wodoru poruszają się, one należą do, na przykład do różnych ramion galaktyki i poruszają się z różną prędkością od nas. To jest po prostu przesunięcie Dopplera. Więc na podstawie takiego zdjęcia można zrobić mapę rozkładu wodoru w okolicy i widać ramiona galaktyki. Ten radioteleskop można obsługiwać przez internet i mamy nadzieję, że uda nam się go zakupić i zainstalować w Centrum Nauki Kopernik, które powstaje w Warszawie. A teraz wracamy do naszego teleskopu. To pokażę Państwu, jak się kieruje, jak dziecinnie prosto kieruje się tym teleskopem. To jest symulator oczywiście. Można wpisać tutaj, to jest mapa nieba, można wpisać współrzędne obiekty, które chce się obejrzeć, ale najprościej jest po prostu na początku wybrać się na przejażdżkę z przewodnikiem. Podaje się nazwę jakiegoś obiektu z listy. Tutaj teleskop odpowiada, że jesteśmy dość wysoko nad horyzontem, 56 stopni i dość daleko od Księżyca. On nie pozwoli nam zejść poniżej 20 stopni od wysokości horyzontu i 20 stopni w każdą stronę od Księżyca. Gdybyśmy byli bliżej, to by się świeciło na żółto, a bardzo niebezpiecznie blisko na czerwono. No i można kazać temu teleskopowi się przesunąć. On by się teraz przesunął, gdybyśmy mieli normalną sesję i widać byłoby w kamerce internetowej, jak to działa, że on się przesuwa rzeczywiście. To byłby obraz z Hawajów. Za chwilę przyjdzie odpowiedź. W symulatorze to działa bardzo szybko, w prawdziwym teleskopie to trzeba poczekać, bo on ten ruch musi wykonać, ustabilizować się i dokładnie wycelować. Tutaj można wpisać czas ekspozycji, ja wpiszę 5 sekund. W trzech filtrach albo tylko w jednym filtrze, żeby było szybciej. I nacisnąć Make Observation i teraz on zrobi nam obserwację. Czas obserwacji to jest 5 sekund naświetlania, plus trzeba odczytać ten chip CCD, plus jeżeli był założony inny filtr, to ten filtr zielony, który żeśmy sobie zażyczyli, musi się zamontować automatycznie na tym teleskopie. No ale prawda, że każdy potrafiłby robić takie zdjęcia. No i teraz dostaniemy obrazek, który oczywiście nie jest obrazkiem tego, co chcemy zrobić, tylko jednym z obrazków z bazy danych tego teleskopu. I można sobie pójść do nowego obiektu i tak w koło na Macieju. To po prostu jest takie proste. Więc mam nadzieję, że udało mi się przekonać Państwa, że warto poszukać wśród nauczycieli fizyki jakiegoś rozsądnego człowieka. No dobrze, teraz ostatnia rzecz, o której chcę Państwu opowiedzieć, związana z tym projektem, to jest webkamerkowa astronomia. To jest po prostu pomysł, który powstał w Warszawie, który powstał w Polsce. Jest też reprezentowany na świecie oczywiście i my korzystamy z doświadczeń innych ludzi, ale idea jest taka, czy można w szkole zbudować tanie obserwatorium. No jedna idea jest taka, że można tam kupić teleskop taki szkolny i wtedy dzieci ustawiają się w nocy w kolejkę i oglądają. To jest bardzo piękne i to zawsze bardzo ładnie wychodzi,
ale można to uzupełnić, podłączając do takiego teleskopu po prostu zwykłą kamerkę internetową. No, niezwykłą, jest tylko kilka kamerek internetowych, które się tak naprawdę do tego nadają. Państwo widzą, że to jest zwykły teleskop i tam w okular tego teleskopu włożona jest kamerka internetowa przy pomocy takiej prostej złączki. Wychodzą z niej kable, które należą połączyć do komputera i można obserwować. Tu mam jeszcze prostszy zestaw. On się składa z obiektywu fotograficznego, który jest taką złączką bardzo prostą. Ja nawet chyba mam egzemplarz tej złączki, ale już nie będę go szukał w tej chwili. To wszystko też będą podłączone do webkamerki. Kamerka jest podłączona do komputera. No i jak to działa? No działa to w ten sposób, że o, tam kogoś widać i ta kamerka zbiera zdjęcia. I w ten sam sposób można zbierać zdjęcia z teleskopu. Można teleskop skierować na Księżyc, zapisywać ten film, a następnie poddać go obróbce. Ale to nie wszystko jeszcze. Czy jak ja wyjdę? Otóż ja teraz chcę wyłączyć światło na chwilę. Dlaczego? Że ta kamera jest przystosowana, z niej wystają dwa kable. Z normalnej kamery wystaje tylko jeden kabel, który służy do obsługi, a z tej wystają dwa, dlatego że ona jest przystosowana do sterowania, no jest za jasno, prawda? Przystosowana jest do sterowania czasem ekspozycji. W tej chwili ta kamera robi zdjęcia z jednosekundowym czasem ekspozycji. No i widać, że widać, prawda? Tak? Jak wyłączę, to nie widać, ponieważ standardowa elektronika kamery dopuszcza czas ekspozycji maksymalny 1,25 sekundy. Jakby tamto zdjęcie, tą lampę, która mi świeci po prostu w obiektyw, wyłączyć, to byłoby widać potem dużo lepiej. 1,5 sekundową to będzie widać jeszcze lepiej. A teraz możemy zrobić 2-sekundową albo 4. W którymś momencie już będzie za jasno. O, prawda? Dziękuję, można włączyć światło. To jest Jowisz i Saturn. Chciałoby się, żeby Warszawa czy okolice Warszawy nie były gorsze. Oczywiście problemem jest to, że tutaj jest dużo światła, więc trzeba by znaleźć jakieś miejsce dobrze poza miastem. To są właśnie nasi koledzy z Dolnego Śląska, którzy organizują spotkania z młodzieżą i obserwacje w Kudowie. Prawda, że to ładne zdjęcie Księżyca? Można też przykręcić taki obiektyw. Ta kamerka wygląda inaczej, bo to jest inny typ kamerki. Philips co roku zmienia typ kamerek, wypuszcza na kamerki, które w środku mają dokładnie to samo, a obudowę mają za każdym razem inną i generalnie mechanicznie coraz gorszą. To jest takie prawo przyrody, że... I można na przykład przy pomocy takiej webkamerki mierzyć także egzotyczne takie rzeczy, jak na przykład zaćmienia gwiazd zmiennych. To jest oprogramowanie, które powstało na obrzeżu naszego działalności, która polega także na obserwacji zaćmień gwiazd zmiennych tym teleskopem, automatycznymi teleskopami, teleskopami robotami. To samo oprogramowanie, czy też napisane według tych samych idei przez naszych studentów, potrafi analizować obrazy z takiej webkamerki i tworzyć, to jest krzywa blasku. To jest jasność gwiazdy na osi Y, a na osi X jest czas. Widać, że ta jasność gwiazdy się zmienia, bo na niebie są gwiazdy zmienne. To każdy z Was mógłby coś takiego zmierzyć pod kierunkiem nauczyciela. Pod kierunkiem nauczyciela. I od razu mówię, że ja nie będę odpowiadał na maile uczniów, czy też będę odpowiadał stale w ten sam sposób, proszących, żeby im wytłumaczyć, jak to się robi. Nie. W Waszej szkole musi być najpierw przywrócona hierarchia. Nauczyciel jest mistrzem. I będziemy uczyć nauczycieli, a Wy będziecie się uczyć od nauczycieli. Albo zrobić pomiar jasności innej gwiazdy zmiennej. To wszystko jest opisane na naszej stronie internetowej, na którą ja w tej chwili wejdę. I Państwo zobaczą, że sporo jest tych materiałów. Niektóre zaczęli już przysyłać nauczyciele sami. Ja w szczególności Państwu nauczycielom polecam niesłychanie tą prezentację, kamera internetowa, nowe narzędzie dydaktyki astronomii, a następnie szkolne obserwatorium CCD i to, jak rozpocząłem obserwacje webkamerkowe w mojej szkole. Na różnym poziomie są opisy tego, jak do tego się trzeba zabrać i jakie problemy napotkają Państwo i czym się nie warto przejmować, bo to jest wszystko do rozwiązania. Wysyłamy też nauczycieli na szkolenia, na obozy klubów astronomicznych. Teraz rolą Unii Europejskiej było to, że kupiła 160 takich kamerek za naszym pośrednictwem i zapłaciła za ich przeróbkę. 20 takich kamer internetowych powinno pozostać w polskich szkołach. Ja jestem w tej chwili, wiem, że jest około 10 takich szkół, z którymi warto się taką kamerką podzielić i w większości z nich
one już pracują. No, pozostałe 10, dla pozostałych 10 też chciałbym znaleźć dobrych opiekunów, to znaczy właśnie takich, którzy wykorzystają te kamerki na lekcjach, a także będą umieli się dzielić tym, co zrozumieli i czego się nauczyli z kolejnymi nauczycielami.